Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Jestem mega podjarany wiadomościami z E3 o tym, że do gry będzie jakiś zajebisty nowy update. A właściwie nie update, tylko w ogóle całkowite rozszerzenie. Jestem ciekawy, czy ja, jako posiadacz Season Pass, będę miał dostęp do tej nowej zawartości, ale podejrzewam, że nie. Że jednak tej zawartości posiadać nie będę. Tak, została, ale do gry ogólnie ostatnio był dodany nowy update, który wprowadził tak zwane ligi. I teraz każdy gracz ma koło swojego niku po lewej stronie w jakimś takim znaczku cyperkę. Ja mam teraz jakiś chyba brązowy medal, nie wiem, ale jestem chyba w ostatniej lidze, jeśli chodzi o taką klasyfikację graczy na serwerze, więc to nie jest na pewno dobry wynik. Znaczy, ja nie wiem ogólnie, jak to tutaj działa jeszcze, wiecie. Naprawdę mało gram w The Crew teraz. No i tak postanowiłem sobie z wami troszeczkę więcej pograć po sieci. I mam ochotę zdobyć trochę kasy, bo ja kasiorki mam... Momencik, jak to się... Kasiorki mam tak naprawdę niewiele. 86 tysięcy dolarów to jest... czy baksów. To jest bardzo mało pieniędzy, za to nie kupię żadnej Agery czy Pagani Fujary. Więc no naprawdę muszę się postarać i jeździć sporo PvP, aby właśnie... I wygrywać przede wszystkim, aby zdobywać ulubione samochody i w ogóle tutaj jakby upgrade'ować moją postać czy mojego kierowcę. Podoba mi się sprawa związana z update'ami do The Crew. Ogólnie jestem zdania, że gry powinny być rozszerzane o nowe dodatki, ale nie w taki sposób, że utniemy sobie z gry coś tam i to wrzucimy później, no nie? Tylko na tej zasadzie, że dodamy do gry coś zupełnie nowego, zupełnie innego, ciekawszego i tak dalej. Żeby po prostu gracze się cieszyli, będą musieli to kupić, ale będą mieli coś zupełnie zajebistego. Dlaczego jestem zdania, że powinny być dodatki do gier? A to dlatego, że ja jako człowiek pracujący, który pracuje na etacie, dodatkowo zajmuje się YouTube'ami, posiada swoich bliskich i zajmuje się tym wszystkim, chcę po prostu troszeczkę też wymiatać w grach niektórych, no nie? Ale nie ma czasu na to, aby bez przerwy kupować nowe gry, w których będzie robił nową postać i wiecie, o co chodzi, no nie? Więc ja nie mam czasu po prostu bawić się w to, żeby zdobywać jakieś tam levele, skille i tak dalej, ale chciałbym na przykład poświęcić się w jednej grze, aby grać w nią. I powiedzmy, tam już mam sobie zrobioną fajną postać, no i chcę sobie w nią grać, nie? Jak powiedzmy jest w The Crew. Tutaj mam maksymalny ten poziom i sobie tutaj gra. Właściwie nie, teraz widzę, że tutaj nie ma tego poziomu, tylko jest właśnie ta, no nie wiem, ta ranga ligowa, tak to wygląda przynajmniej. W każdym razie chodzi o to, że jest, pojawia się jakiś dodatek do gry, ja sobie go kupuję, no nie wiem, za 70% ceny gry, nie? W przypadku The Crew może to być, nie wiem, 60 zł. I nie muszę robić tej postaci od nowa. Nie muszę tunigować samochodów od nowa. Powiedzmy, gdyby pojawiło się The Crew 2 z nowym update'em, ja już nie muszę sobie tej postaci robić. Może wiecie co? Wyszukujmy sobie, a tu mam dużo do opowiedzenia ogólnie dzisiaj, zajebiście dużo. Więc wyszukajmy sobie jakieś PvP i w międzyczasie będę, no myślę, że coś jeździł. Gdzie polecacie ogólnie robić PvP? A weźmy sobie w Miami może, co? Graj. Publicznie. Ekipa kontra ekipa. A, każdy na każdego. Ja zawsze biorę każdy na każdego. I chyba każdy tak bierze. Każdy bierze każdy na każdego. O proszę, nawet nie musiałem długo czekać. No i wracając do tematu. Pojawia się taki dodatek. Ja już mam swoje samochody stunigowane. Wszystko mam zrobione tak jak chcę. Nie muszę kupować nowej gry. Tam, nie wiem, poznawać się z nowym systemem prowadzenia, z mapą i tak dalej, i tak dalej. Tylko mniej więcej już mam wszystko ogarnięte, co i jak. No i się bawię, tak? Na nowym trybie, nowymi samochodami i tak dalej. A w przypadku, gdybym miał The Crew 2, nagle wszystko jest nowe, muszę to ogarniać i tak dalej, a ja nie mam na to czasu, ja się chcę po prostu bawić, prawda? No i...
Będziemy jechać rajdowymi samochodami, ja sobie wezmę Camaro, ale kurczę, będę musiał stunigować troszeczkę to Camaro, wiecie? Chodzi mi o te stare Camaro RS z 69 roku, 69, z tego powodu, że no, kupiłem ten samochód, stunigowałem go i na rajd, i na tor. Jest świetny, na rajd jest po prostu fenomenalny, wygląda niesamowicie i prowadzi się całkiem spoko. Ale tu chodzi o ten wygląd, no po prostu, ja już mówiłem to w którymś odcinku wcześniej, że chcę sobie kupić ten samochód rajdowy, ale nie wiedziałem co to jest, tak podejrzewam, że to jest Camaro. Chcę zrobić sobie właśnie Camaro z 69 roku na rajd. I tu było takie moje ukryte marzenie i w końcu pojawił się update z samochodami rajdowymi i moi drodzy, mogę się bawić właśnie tym fajnym Camaro. Dzisiaj jedziemy sobie Camaro tym nowszym, no i zobaczymy jak mi pójdzie, efekt prędkości jest niesamowity tutaj. Wyłączone są kolizje, więc nie muszę się przejmować o to, że ktoś mnie tu zramuje. Jedziemy sobie wyścig rajdowy, myślę, że będzie ciekawie. Okej, okay, na razie, ojej, co tu się stało? Dobrze, dobrze. Poprawiona fizyka skoków kilka update'ów temu. Naprawdę dała teraz o sobie znać. Wcześniej bym się, nie wiem, jakoś dziwnie powywracał. No to, co to się dzieje? Czemu mi się tak dziwnie kamera obraca? Nie mam pojęcia. Ale to jest dziwne. Jakimś sposobem jestem na prowadzeniu, moi drodzy. Jest bardzo dziwne. Jest tutaj gracz, który posiada dwójkę w srebrnym znaczku. Tak myślę, że to jest chyba druga liga albo coś w tym rodzaju. Nie wiem, ale chyba jest dobry. I jest na trzeciej pozycji, a ja jestem na pierwszej. I naprawdę moje Camaro daje tutaj radę. Jest, udało się. No, mam nadzieję, że wygram. Teraz jest ogólnie tak w The Crew, osoby, które nie grały od jakiegoś czasu, albo w ogóle nie grały. Wcześniej było tak, że każdy gracz, który uczestniczył w PvP, dostał taką samą ilość gotówki, co mi się w ogóle nie podobało. A teraz tylko pierwszy, po prostu zwycięzca dostaje największą pulę, co mnie niezmiernie cieszy, bo w końcu ja dostaję jakąś nagrodę za to, że do cholery wygrałem, a nie. Jadą sobie wszyscy, sielanka i możesz dojechać ostatni, możesz w ogóle nie dojechać i dostajesz 16 tysięcy baksów. No jaki w tym sens, moi drodzy? Dlatego. Fajnie jest teraz, jak jest i to mi się bardzo podoba. Muszę sobie to moje drugie Camaro rajdowe przerobić, chociaż zobaczcie, ten samochód, który posiadam teraz, daje radę. I prawie wszyscy mają, no większość osób w tym lobby posiada praktycznie wymaksowane rajdowe samochody. A i tak udało mi się bez problemu większego wygrać. Mimo, że wbijam do The Crew po dłuższej, długiej przerwie, naprawdę. No ale dobra, targi E3. Pokazany został nowy dodatek do The Crew, gdzie będziemy mieli kilka nowych speków tuningowych. Z tego najciekawsze to są chyba spek do driftu, spek do dragu. Co tam jeszcze było? Były monster trucki, no i oczywiście motory. Ja nie wiem, jak zobaczyłem motorek gdzieś tam na miniaturce, gdzieś tam coś, to ja się zacząłem spuszczać, moi drodzy, bo przypomniało mi się, jak w Test Drive Unlimited 2 mieliśmy motocykle i nimi po prostu tam się po wielkiej mapie jeździło fenomenalnie. W tych zakrętach, wiecie, głowa przy tym, przy asfalcie, skręcamy, no nie? Troszeczkę dziwnie się nimi jeździło, jak się jeździło wolno. Ale przy dużej prędkości to było coś niesamowitego. Każda prosta moja, efekt prędkości wygląda super. Ścigałem się z Bugatti Veyronami, najszybszymi jakimiś tam Arielami, Atomami. To było naprawdę niesamowite. Ja się czułem na takim motorze, motocyklu właściwie świetnie, Ducati. O Boże, tego bym chciał właśnie w The Crew. Tego tu brakuje i moi drodzy, nie wyobrażam sobie motorów w The Crew. Chcę to naprawdę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Będziemy jeździć teraz samochodami wyczynowymi. O proszę, tutaj jest Volkswagen Touareg. Jest Hummer, ale to są samochody rajdowe, a za chwilę zmienimy sobie na samochody. Oj. Za chwilę zmienimy sobie na samochody wyczynowe, tak myślę, o ile host tutaj nie zmieni nam trybu.
No i oczywiście sprawa tych speków na drift. To może być naprawdę ciekawe. Ogólnie te samochody już potrafią tutaj driftować w The Crew. Jak widzieliście nawet na początku filmu, co by tu wybrać? Mało jeździłem tym Zagato, ale też mało jeździłem, w ogóle same zajebiste samochody mam, tyle wam powiem. I zastanawiam się, którego wziąć. Naprawdę, to jest ciężki wybór. Każdy z tych wozów to jest absolutny zajebisty majstersztyk. Wziąłem Aventadora? Cholera, nie wiem. Mam nadzieję, że tak. O nie, wziąło mi Chargera, ale dlaczego mi... Jakoś mi dziwnie się kliknęło, nie wiem co się stało. Anyway, dobra, może być też Chargerem, też chyba jakoś dam radę. No tak, spek driftowy, to może być naprawdę ciekawa sprawa, będziemy mogli driftować sobie po asfalcie, będzie pewnie dużo dymu, inaczej ja tak myślę, że będzie zajebiście, no ale to się dowiemy w praktyce, jak to będzie wyglądało tutaj. Kolizje są wyłączone w tym wyścigu, więc nie powinno być większych problemów. Startujemy. Na starcie, o kurde, ale ten Charger mieli, to jest w ogóle przerażające, nie? No zobaczcie, jakoś mi się tak dziwnie kamera, jak kogoś wyprzedzam, to tak się ustawia jakoś dziwnie kamera, nie wiem czemu tak jest. Dziwne to jest, nie podoba mi się bardzo. No ale dobra. Daj radę ten Charger, tyle wam powiem. Jak na razie, ale trzeba uważać troszeczkę z nitrem, chociaż ponoć te samochody starsze muscle cary zostały troszeczkę tutaj poprawione pod względem trakcji, więc no nie powinno być też większych problemów z wygrywaniem, ale nie mówię hop, bo to się różnie tutaj zdarza. Mały wybój i czasami jest po tobie, a czasami po prostu wygrywasz. Różnie to jest. Chociaż troszeczkę żałuję, że nie wziąłem Aventadora, mi się też bardzo fajnie jeździ. Dobra. Chociaż wygrać takim Chargerem, nie wiem, to, dla mnie to jest ogólnie wielka frajda, bo mało kto jeździ tak naprawdę tymi trudnymi samochodami. Dobra, musimy złapać strumień do tych dwóch z przodu. No, nie wiem co się dzieje z tą kamerą, ktoś mnie wyprzedza, zobaczcie, wjeżdżam w kogoś i taka się kamera głupia robi. O co chodzi? Kurde, ktoś tam wyleciał spoza ten, poza trasę. No nie, dziwne to jest. Tutaj też się tak zdarzyło teraz. Coś się spieprzyło z The Crew chyba. Albo z moimi ustawieniami gdzieś się nie zapisało, albo coś innego, nie wiem. Nie będę się w to zagłębiał. Mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę. Nie będzie mi przeszkadzać, ale rzuciło strasznie! Ach, nie lubię tego. Tego to ja nie lubię, naprawdę. Charger jest jednak okropny. Jak się wciśnie nitro, to jest porażka. Nie da się tego samochodu jakoś opanować, nie wiem, normalnie nim jechać, cokolwiek, zobaczcie. Mieli tego kapora, nie, na każdym biegu, dosłownie. Boję się tu nitro wrzucać, o. Zobaczcie jak mieli tego kapora cholernego. Buja nim jak jakąś łódką, bo to jest taka łódka. Ja jestem strasznie ciekawy jak będą wyglądały te motory. Mam nadzieję, że będzie widok z kasku i będzie dawał tyle samo emocji, co właśnie jazda w Test Drive Unlimited 2 motocyklem. Wow, to było coś niesamowitego. Kurde, ach. Sorry, ucho poprawił. O nie, 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 nie mogę ich skręcać. Dobra, i tak dupa. I tak bym był przedostatni, to ostatni czy przedostatni, nie, nie, nie robi mi dużej różnicy. Mogę być ostatni, no. Dobra. Kurde. Śmie, ucho boli. Czasami się tak tutaj przestawi, gdzieś ta kostka cholerna. Ała, 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 ała. Nie wiem, czy tak macie. Ja tak czasami mam. O, proszę. Wygrało LaFerrari. LaFerrari, czy nie LaFerrari? LaFerrari, chyba tak. Mam rangę trzecią brązową, zdaje się. I jestem Gangsta z Bill. Nie, jestem pomiędzy Gangsta a z Billem. O, tak. Taką mam, nie mam, nie jestem jeszcze, znaczy w sumie jestem gangsterem, ale nie jestem jeszcze z Billem. O, tak to można tutaj tłumaczyć. No i mamy ten właśnie jeszcze tryb dragu i monster traki. Monstery będą też ciekawe w sumie. Jestem w ogóle ciekawy jak to będzie wyglądało tak naprawdę. Naprawdę, to jest mega zajebiste. Zobaczmy jakie mają samochody tutaj. Tutaj mamy jakoś nazywa Raptora.
z 2010 roku. O kurde, on już taki stary jest? Ja miałem wrażenie, że on jest młodszy dużo ten Raptor. A ten model jest, no już ma trochę lat, zobaczcie. 2010, masakra. LaFerrari. Tutaj mamy Fujare, Aventadora, mój Charger, ale będę musiał zmienić teraz samochód. I tak będę musiał zmienić, bo teraz będziemy jechać samochodami torowymi i ja chyba najlepszego mam Skyline'a torowego, ale chciałbym wziąć jakiś inny samochód niż Skyline. No zobaczymy, zobaczymy co wybiorę. Mam nadzieję, że teraz będę mógł chociaż wybrać, a nie wezmę Dodge Chargera, żeby się ścigać z tymi koksami. No masakra. Dobra. Skyline, o proszę, Camaro SRS jest takim moim konikiem tutaj i to jest samochód, który naprawdę bardzo fajnie się prowadzi, jeśli chodzi o samochody torowe, a przynajmniej ja miałem bardzo miłe doświadczenia z nim właśnie. No i zobaczymy jak mi pójdzie, startujemy. O, jest też AMG, tylko nie pamiętam, który to był, jak się, który to był dokładnie model tego Mercedesa AMG. W każdym razie był niedawno dodany do gry Mercedes i on ma strasznego bodykita, taki kwadratowy, masakryczny. Camaro 69 też nie podoba mi się troszeczkę z tyłu. Moim zdaniem ta dupa jest zbyt szeroka, wiecie? No ale dobra. Tutaj chodzi też o to, że samochód po prostu fantastycznie się prowadzi, więc powinienem sobie dawać radę tutaj. Zobaczymy, zobaczymy. Nie mam maksymalnego tuningu w tym moim Camaro. O proszę, o proszę. Ale i tak jakoś daję radę, udało mi się wskoczyć na czwartą pozycję. Co myślę, że jest dobrym wynikiem jak na 900... A ile? 957 punktów tuningu. Zresztą, powiem wam taką opcję. Mnie niektórymi samochodami, które mają powiedzmy po 700 punktów, lepiej się jeździ niż samochodami, które są już na maksa stunigowane. Nie wiem dlaczego tak jest, ale wydaje mi się, że tu chodzi częściowo o zbyt dużą moc, jaką posiadają samochody stunigowane na maksa w stosunku do samochodów, które stunigowane na maksa nie są. I po prostu te wolniejsze samochody lepiej się prowadzą siłą rzeczy, tak? No, jak ja mam takie odczucie już. Ale bez kitu, z tą kamerą jest coś nie tak. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale to jest bardzo dziwne. Na prostej mnie troszeczkę wyprzedzają, ale w sumie kolej złapał mój tunel. Ja łapię tego, nie wiem co tu z przodu jedzie. Ale coś jedzie. Ale rzuca troszeczkę, ale Camaro świetnie sobie radzi z jakimiś tam problemami w sterowaniu, więc nie ma problemu. No nie dają się tak łatwo, zobaczcie. Nie wiem czy tunel aerodynamiczny został wyłączony w tej sesji. Jeszcze kilka punktów, mam nadzieję, że uda mi się wskoczyć chociaż na trzecią pozycję i zdobyć jakąś tam nagrodę konkretniejszą. Trzymamy się za nim w strumieniu i jedziemy za Mercedesem teraz, tak myślę. Okej, okay. Trzymamy się Merola. I proszę bardzo, wysuwam... O, my god, niestety ostry zakręt. Ale się rozwalą głupki, nie? Co? Jak on to zrobił? Wallrider zrobił, skubaniec. Ha, mógłbym być drugi. No właśnie, tak nigdy nie spoglądałem, ale zobaczymy ile teraz mam kasy. Ile kasy dostaję za trzecią, powiedzmy, nie, czwartą pozycję. To nie jest podium już niestety, więc nie będzie chyba tak dobrze płatne to. 11 tysięcy, nie jest źle, powiem wam, że naprawdę nie jest źle. To są punkty ligi, reputacja, a reputacja, a reputacja wpływa na to, czy jesteśmy gangsterem, czy zbilem już. No dobre, dobre. Trzeba jakoś tą kasę zdobywać, jeszcze można robić oczywiście te misje frakcyjne. Ale one są dosyć długie i czasami męczące i nudne, więc robię sobie PvP, które są dużo ciekawsze. No, ktoś wyszedł z lobby. Weźmy, o właśnie, wezmę sobie jeszcze Camaro rajdowego i zdobędę dla niego kilka punktów, tak aby... Moment, zobaczcie, czy ja mam tego Volkswagena Touranga. Seryjne samochody, tutaj powinien być. Tutaj sobie powinien, jest Volkswagen, jest Cadillac,
jest Cooper. Proszę bardzo. Split Edition jest Camaro. Dziwny. Aha, bo ja kupiłem stokowego. Jest Ford GT, jest 370 i... O właśnie, Stingray. Stingrayka została ostatnio dodana. Też bardzo fajny wóz. Jego chyba nie zrobimy na rajdy, niestety. Ja tym wozem nie jeździłem zbyt długo, wiecie. I czy to jest wersja z 2014 czy 2015? Nie, to jest 2014. 2000 Corvetta Z06 z 2015 roku ma troszeczkę inną maskę. Jest taka jak... Nie no, w sumie nie taka. I po środku jest z włókna węglowego i ma troszeczkę więcej wlotów powietrza. Nie jestem pewny, bo nie sprawdzałem tego, czy ta Corvetta nowsza z 2015 roku ma jakieś inne wersje silnikowe w stosunku do Corvetty z właśnie z 2014 roku, ale myślę, że coś tam, jakieś modyfikacje są. Na pewno na dwozie delikatnie po lifcie, można powiedzieć, nic konkretnego. No i mamy jeszcze Volkswagena, którego można zrobić na rajd. No z wyglądu nie robi jakoś specjalnie wrażenia. V6 TDI, zobaczcie, turbo diesla tutaj wpieprzyli. Jak to w środku wygląda? Właśnie Corvette bym zobaczył też w środku. To jest właśnie fajne, że możemy sobie podejrzeć, jak te samochody tutaj wyglądają. Jaki wielki ekranik, co? Może nie tak jak w Tesla Model S, ale zawsze co coś. Oj, weźmy sobie jeszcze, zobaczmy Corvette z 2014 roku, jak wygląda w środku. Gdzie ty jesteś, Corvetta? Tutaj. Proszę bardzo, tak wygląda Corvetta w środku. Nie? Oj, 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 tutaj mamy troszeczkę zbugowaną kamerę. Zobaczcie, jak no tak troszeczkę się to wszystko stapia. Ja nie jestem pewny... Tu jest chyba bagażnik, tak? Z tego co widzę, za siedzeniem kierowcy i pasażera. Tu mamy jakieś wykończenia z włóknowęglowo podobnego materiału, albo po prostu, nie wiem, naklejki. Ciekawe zegary, zobaczcie. Bardzo ciekawe. Prędkościomierz mamy po lewej stronie. Tutaj widzę temperatura i wskaźnik paliwa mamy po prawej. No i na środku obrotomierz, tak żeby wiedzieć kiedy... A nie, przepraszam. Nie wiem, tutaj chyba są olejowskazy, także nie jestem na 100% pewny. Wielofunkcyjna kierownica, naprawdę bardzo fajne wyposażenie tutaj jest. Anyway, wracajmy do mojego Camaro. Nie wiem, czy uda mi się coś jeszcze dzisiaj zrobić. Samochody rajdowe Camaro RS i to jest... Kurde, wracaj do mojego Camaro. Camaro RS z 69 roku jest po prostu niesamowitym samochodem jak dla mnie. Momencik, kurde. Ja pierdzielę. Dobra, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Ten samochód jest zajebiście zgrabny jak na samochody rajdowe. Jednocześnie wygląda no po prostu zajebiście i bardzo mi się podoba z przodu ten przód cały. Zresztą przypomina mi jeden z samochodów, którym jeździ taki koleś w stylu Ken Blocka, tylko że on jeździ po bezdrożach i tak czasami skacze z różnych tam miejsc i on ma bardzo taki podobny samochód do właśnie mojego Camaro. Znaczy mojego, no kurde, każdy w The Crew ma takie samo Camaro, kto ma Camaro rajdowe z 69 roku. No ale samochód wygląda fajnie, bardzo mi się podoba. No dobra, to zróbmy sobie jakieś wyzwanie, ponieważ jest to rajdowiec, to może zróbmy sobie, moi drodzy, umiejętności, wspinaczkę, co? To nieważne, wspinaczka. Hops, hops. Dobra, no i co tu możemy... Oj, niewiele mam tych wspinaczek. Test podjazdu, to może być ciekawe. Szybka podróż.
Okej, no i startujemy. O, dobra, jedziemy prosto. Mam nadzieję, że się opłaci. Zbiorę te punkty. Rzuca. Kiepsko. Już lipa. Będę musiał powtórzyć na stówę. No widzę, że nic z tego nie będzie. Nie wiem, czy to dobry pomysł jechać tutaj środkiem. To jest najkrótsza droga zdecydowanie. Ale czy najlepsza? O proszę, zdobyłem platynę. No pięknie. I ktoś tu na mnie czeka. Ojejku, ale fajne, fajny upgrade sobie zdobyłem. Co to za samochód tutaj stoi? Escalade? Nie, to jest tu właśnie chyba Volkswagen Tura E. Nie, to jest Escalade. Tak. Dobrze powiedziałem. Zobaczcie, jak fajnie. Ktoś sobie tutaj stoi, sobie gra, patrzy, jak my sobie gramy. I jest fajnie. Możemy sobie za nim pojechać. Znaczy to jest fajne, ja spotkałem kilka osób, które sobie jeździło właśnie po takich bezdrożach. Jeden za drugim i nie wiem, tam gdzieś się wspinali, gdzieś sobie jeździli razem. To było fajne i to też działa tutaj właśnie w tym momencie. Po prostu sobie za kimś jadę, ktoś gdzieś tam prowadzi. Podziwiamy sobie widoki, zobaczcie jaki widok. Wszędzie tam, co widzimy przed sobą, możemy wszędzie tam pojechać. To jest fajne uczucie. Ojej. Wyprzyłem się w kaktusy. Oj, wyprzyłem się w kaktusy znowu. Dobra, spróbuję jakoś tak. No i pięknie. Gdzie on mi uciekł? Yeah. Camaro daje radę. Troszeczkę śmiesznie się kamera trzęsie. Musimy jakoś tutaj przejechać, rozumiem. Koleś chce tu jakoś wbić. Wyskoczyć albo coś, nie wiem. Ops. To jest jakieś miejsce chyba, gdzie nie powinno się za bardzo jeździć w dekru. Ale... O, proszę bardzo. Tu mamy górkę. Jedziemy w dół. Tu mamy skocznię, jak w GTA. Okej. Pięknie. Pojechał sobie. Zobaczcie, jak to wygląda. Gościu grzeje sobie przez... taki otwarty teren, bez pardomu, normalnie. Ops, wywalił się gdzieś. Ja troszeczkę też, ale to nic. Mógłbym sobie z nim zrobić jakieś wyzwanie, zaprosić go do ekipy, cokolwiek. Ale to już zostawimy sobie na następny odcinek. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.